Rafał Trzaskowski będzie najlepiej reprezentował interesy Polski. Rafał Trzaskowski najlepiej będzie reprezentował interesy Jeleniej Góry. Najlepiej będzie reprezentował interesy powiatu kłodzkiego. Rafał to jedyny słuszny wybór. Będzie najlepiej reprezentował interesy powiatu wałbrzyskiego. Rafał Trzaskowski będzie najlepiej reprezentował interesy Dzierżoniowa. Najlepiej zadba o interesy gminy Buszyca. Bo na kogoś innego miałby zagłosować samorządowiec. To gwarancja prezydentury mądrej, otwartej, niezależnej i empatycznej. Rafał Trzaskowski. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski. Najlepszy prezydent dla Dolnego Śląska i Wrocławia. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski to najlepszy wybór. To także mój wybór. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Nie bądźmy bierni. Wokół szczególnym, wokół 30-lecia polskiego samorządu wybierzmy człowieka, który rozumie samorząd, czyli rozumie nas wszystkich. Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie dobrym prezydentem. Oczywiście dziękuję za dotychczasowe wsparcie, bo tych pieniędzy ze strony pana ministra, zwłaszcza pana marszałka w ostatnim czasie spotykamy się prawie co tydzień, prawda, panie marszałku? Pracujemy wspólnie tutaj na linii samorządowej i myślę, że to jest najważniejsze. Pan minister powiedział jakieś takie znamienne słowa, które do dzisiaj pamiętam, że to jest najlepszy przykład, jak można razem współpracować. Bez tej wielkiej polityki, tak, na której ja się osobiście nie znam, nie chcę się znać. Ja jestem, się pan angażuje, nie jest taki staram się być bo najważniejsze są nasi mieszkańcy i nasze małe sprawy tutaj na dole. Panie Dariuszu, również muszę się odnieść do tego, co pan powiedział. No niestety z tego, co mi wiadomo, te pieniądze nie mogą być przekazane na takie cele. Te pieniądze będą znaczone na inwestycje. My tu mamy dużo środków, które otrzymaliśmy na wsparcie w zakresie remontu dróg i myślę, że to będzie nasz wkład własny do tego, aby wyremontować te nasze drogi i oczywiście korzystając, no, muszę prosić o dalsze wsparcie, bo wiem, że na chwilę będzie ogłoszony nowy konkurs. Panie ministrze, bardzo mocno się szykujemy do niego. Liczę, że znowu przyznajdzie się tam z dosyć mocnym wsparciem rządowym, bo sama wie, że my po 89 roku bardzo mocno zostaliśmy dotknięci przemianami i tak naprawdę mało kto by nam pomagał w tym, żebyśmy powrócili na właściwą drogę, bo tych zakładów nie ma, tego już nigdy nie będzie, a wsparcie nigdy nie przyszło, rolnicy dostali strefy ekonomiczne, a nasz wszystki przemysł niestety nie dostał nic i to też myślę, że wielu tutaj zgromadzonych bardzo boli, bo większość z nich pracowała w tych zakładach, a więc liczę jeszcze na to, że kiedyś powrócimy do rozmowy o tym zakresie pewnie jakiegoś małego, wielkiego przemysłu w gminie Buszyca. Dziękuję, że możemy współpracować. Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i namawiam 12 lipca. Pójdźmy wszyscy do urn, zabierzmy z rodziny, znajomych i oddajmy głos na prezydenta Andrzeja Dudę. Wszystkiego dobrego. Panie Dariuszu, to jedna chyba z najdłuższych i prawdopodobnie jedna z najbardziej emocjonalnych kampanii prezydenckich jak do tej pory w Polsce. Podczas tej kampanii chwyty czy ciosy bywają poniżej pasa. Tu w Głuszycy mamy przykład nawet agitacji z urzędu. Tak, w ostatnim takim klipie wyborczym prezydenta Wrocławia znalazł się też burmistrz Głuszycy, pan Roman Głód, który reklamował na terenie urzędu, łamiąc przy tym artykuł 108 ustawy Kodeks Wyborczy, który mówi, że nie wolno prowadzić agitacji na terenie między innymi właśnie jednostek samorządu.
prowadził taką agitację za jednym z kandydatów, czyli za panem Trzaskowskim. No to jest chwyt taki poniżej pasa i świadczący o tym, że tutaj, szczególnie w takich małych miejscowościach, włodarze za nic mają prawo, za nic mają jakieś dobre obyczaje. Po prostu tutaj panuje wolna amerykanka. Samorządowcy, włodarze w samorządach są wybierani przez mieszkańców, którzy niekiedy bardzo daleko są od polityki i zależy im tylko tutaj na tym małej ojczyźnie, na tym obszarze i po prostu stawianie się po jednej stronie no, wskazuje na to, że jak gdyby lekceważą pozostałą część mieszkańców, którzy niekoniecznie mogą mieć inne polityczne swoje jakieś wybory. Samorząd, o czym mówi właśnie ta druga strona, strona opozycji, ma być apolityczny. Bardzo głośno i dużo się o tym mówi. Tutaj w Głuszycy też pan burmistrz bardzo często o tym powtarzał, że jest samorządowcem, że jest osobą apolityczną. Okazuje się, że w sytuacjach takich jak kampania wyborcza pokazuje, że wcale tak nie jest i jeżeli już tutaj kieruje się swoimi sympatiami wyborczymi, to znaczy, że ci mieszkańcy, którzy nie zagłosują na jego kandydata, nie wiem, mogą się liczyć z jakimiś reperkusjami czy z jakimś innym podejściem.